Team powstał w zeszłym roku. Stworzyliśmy go wspólnie rodzice dzieciaków, tata Tosi, tata Patryka, ja. Chcieliśmy, aby dzieci miały łatwiejszy start w nowym sezonie. Wiadomo, że razem możemy więcej zdziałać niż każdy z nas z osobna. Czy planujecie rozbudowę tego teamu, czy też zostanie w takim składzie? Na dzień dzisiejszy team pozostanie raczej w składzie pierwotnym. Nie planujemy jakichś wzmocnień. Chyba, że ktoś będzie miał życzenie dołączyć do naszego teamu. Także nie widzimy takiego problemu. Można do nas dołączać. A jakie są Pana zadania? Moje zadania? Jestem rodzicem, mechanikiem, kierowcą, dietetykiem i nie wiem jeszcze kim. Chyba już wszystkie funkcje pełnię, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A kto jeździ w Waszym teamie? W moim teamie jeździ mój syn Bartosz Derek. Do tego jest koleżanka Tosia Rogalska i kolega Patryk Markwic. A kto z Wami trenuje? Dobre pytanie. Trenujemy generalnie sami, jeśli mamy możliwości w Toruniu. Dodatkowo posiłkujemy się treningami organizowanymi tutaj na kartodromie z trenerem Markiem Szkopkiem albo z trenerem Tomkiem Grabowskim, który też chyba, nie wiem, od przyszłego tygodnia będzie prowadził treningi w Lisewie na pachałkach. Także tak wyglądają nasze treningi. Jakie plany na przyszłość najbliższą? Plany na najbliższą przyszłość. Teamu. Zająć jak najwyższe pozycje i jeździć bez kontuzji. To chyba jest najważniejsze. Jeździć bez kontuzji i czerpać z tego jak największy fan. Więcej chyba nie trzeba.